Dziękując Państwu za uwagę, za ten nasz króciuteńki spacer, w czasie którego chciałabym przybliżyć Państwu dzieje zawiercia w czasie I wojny, troszeczkę w czasie II wojny światowej oraz powstań narodowych. Chciałabym się odnieść też do źródeł, z jakich przyszło mi skorzystać, przygotowując się do naszego spaceru. Korzystałam ze źródeł dostępnych oczywiście w bibliotece publicznej naszej zawierciańskiej, gdzie Państwa zapraszam, gdzie zachęcam, szczególnie młodzież, do korzystania z zasobów biblioteki. Wśród pozycji, z jakich korzystałam, oprócz oczywiście monografii zawiercia, wymienić mogę takie książki jak Wielka Wojna na Jurze pana Piotra i Krzysztofa Ormana, Austriackie cmentarze i kwatery wojenne w zawierciu okolicach pana Macieja Świderskiego, Powiat zawierciański w powstaniu styczniowym, jest to praca zbiorowa, gdzie swoje relacje przytaczają pan Zdzisław Kluźniak, pan Maciej Świderski, pan Aleksander Kot, pan Czesław Orliński, pan Tadeusz Loster i wiele, wiele innych osób. Kolejna pozycja to Zagłębie Dąbrowskie w czasie II Rzeczpospolitej, praca zbiorowa pod redakcją pana Jana Walczaka i wiele innych opracowań dotyczących na przykład organizacji Płomień w zawierciu i tak dalej. Ja ich nie jestem w stanie Państwu teraz przytoczyć, ale bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość, ponieważ wiele osób tak naprawdę nie wspomniałam na naszym dzisiejszym wirtualnym spacerze. Robiłam to w czasie spacerów w realu, czyli w momencie, kiedy one rzeczywiście odbywały się po prostu na terenie zawiercia w sposób wirtualny, odnosząc się i omawiając postaci, których dzisiaj nie wspomniałam. Pana Gejera, pana Stanisława Węcla, pana Stosika, pana Holenderskiego, pana Sowińskiego i wielu, wielu innych wspaniałych zawiercian. Proszę Państwa, nie jest to możliwe, żeby o nich wszystkich teraz Państwu opowiedzieć. Oczywiście zapraszam Państwa już dzisiaj na nasze wspólne spacery, które są szczególnie ważne dla młodzieży zawierciańskiej, bo oni od nas muszą się dowiedzieć i to jest nasza odpowiedzialność dorosłych mieszkańców miasta, czy oni pokochają swoją małą ojczyznę, czy też nie, czy opuszczą nasze miasto, nie wiedząc tak naprawdę nic o nim i nie ceniąc tego miejsca. Ja jako nauczyciel, jako historyk zachęcam wszystkich Państwa do opowiadania o zawierciu. Wszystkich Państwa, którzy pamiętają dzieje, których ja nie pamiętam, którzy żyliście właśnie w czasach powojennych, którzy pamiętacie to z relacji dziadków, żeby o tym opowiadać, żeby ta historia nam nie zginęła, żeby dzielić się nią, żeby ona dalej była żywa, żebyśmy mogli dowiedzieć się, jak to zawiercie było, jak funkcjonowało, jak ono tutaj istniało. To jest piękna historia i chcielibyśmy ją przekazywać dalej. Dziękuję Państwu za uwagę, polecam się na przyszłość i życzę wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim oczywiście zdrowia. Zapraszam Państwa do biblioteki. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.